Ja pierniczę, jakie mi się drogi trafiają ostatnio. Teraz taką półweczką jadę, pół asfaltu, pół nie. No ale jadę w nowe miejsce, w miejsce, w którym jeszcze nigdy nie miałem okazji grać. A czy miałem okazję tam być? Może kiedyś przejeżdżałem tam z tatą, nie wiem. Ale na pewno tam jeszcze nie grałem. Cześć YouTube, kolejny raz DJ Marek z Diodus Events. Jedziemy do Klenicy, żeby przygotować osiemnastkę. Nowe miejsce, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podobno jest to sala gimnastyczna, także czegoś takiego będziemy szukać. Będzie to nie ta miejscowość, która będzie tu za chwilę, tylko jeszcze następna. Także za chwileczkę będę na miejscu. Zapraszam do oglądania. No, to jestem teoretycznie na miejscu. Tak tutaj wygląda ta sala. Zaraz pójdę zobaczyć. Podobno tym wejściem mam tutaj wejść i porozmawiać tutaj z paniami kucharkami. Tak tu wygląda okolica. O, przyczepka. Kurczę, ona nie stoi na drodze? Nie. Dobrze. Już się wystraszyłem, że wystaje na drogę. Dobra, idę zobaczyć i mam nadzieję, że to jest tu. No i tak sobie tutaj podjechałem, tutaj zaraz będę wnosił, od razu za drzwiami mam scenę, także spoko. O, flaszka! Flaszka jak zwykle. Okej, także fajnie. Nie muszę nigdzie po schodach dźwigać, tylko mam scenę przy wejściu. Co z tą flaszką dzisiaj? Tak stoję z ukosa tutaj, bo nie chciałem tej dróżki tu zastawiać. Więc tak to wszystko jest przechylone na lewo. Ale dobra, damy radę. Okej, no to idę wnosić. Jak trochę pownoszę, to odezwę się do was ponownie. Tam się pompują balony, ja wnoszę dalej. Teraz już noszę sobie kratownicę, za chwilę jeszcze głowy i kolumny. No i będę miał wszystko. O, jeszcze tutaj te lampy i statyw do mikrofonu. No i będę miał wszystko, także pomału wnoszę. I za chwileczkę się odezwę, jak już będę miał wszystko w środku. Deszcz zaczął padać jeszcze, ale nie jakoś mocno, więc spoko. Tak to wygląda tutaj na sali. Taka jest scena. Tu już mam większość wniesione. Teraz pójdę jeszcze po głowy. To jest w ogóle sala gimnastyczna, tak? Nie wiem, chyba już mówiłem. No, także... O, tutaj solenizant z tatą pompowali balony, ale w połowie pompowania pojechali właśnie do Sulechowa, bo im wystrzelił najważniejszy balon. Osiemnastka im wystrzeliła, więc pojechali szukać nowej. A ja teraz jeszcze wezmę sobie głowy. Tak, głowy i walizeczki tutaj z komputerami. No i to będzie wszystko. Także już będę sobie podłączał, bo już będę miał wszystko w środku. Spróbuję tak chwycić, żeby nie wyłączać nagrywania. O, dobra. Daleko i bez schodów, także spoko. Tu na skrzyneczkę tradycyjnie. No i tak sobie noszę. Do zobaczenia za chwilę. O, tutaj taka ciekawostka. Proszę nie wyłączać bezpieczników. Ja myślę sobie tak, aby tylko się same nie wyłączały, a będzie dobrze. Jakie tutaj mamy? Ten pierwszy, to nawet nie widzę, co to jest. No a reszta to same te siwe B16, czerwona jest dziesiątka, zielona szóstka. O, patrzcie, nawet kolory.
kolory rączek odpowiadają, tak jak kiedyś były w tych topikowych, wkręcanych, kolory kropek. No, zielona była 6 amper, czerwona 10. Zresztą samochodowe chyba też są tak, że czerwony ma 10. Chyba tak też jest, te kolory się chyba zgadzają. No proszę, nie widziałem jeszcze tak, żeby kolory rączek odpowiadały kolorom kropek. No proszę, tak, szary na pewno był 16. Ale numer. No dobra. Zaraz obczajmy, który tutaj jest od sceny. O, tam też są gniazdka. Tam są. I tutaj są. Ciekawe, czy są na jednym, czy są osobno. Zaraz będziemy obczajać, ale to później, jak już będę miał wszystko rozstawione. Dobra, praktycznie wszystko już mam. Chodźcie, jeszcze kabelki podłączymy i można wszystko odpalać. Rozszyfrowałem też przed chwilą bezpieczniki. Powłączałem sobie tylko uplighting z jednej i z drugiej strony. I rozszyfrowałem tą korkownię tutaj. Ten ostatni nie wiem od czego jest. To jest chyba oświetlenie na zewnątrz. Tu jest oświetlenie przed sceną. Tamte światła. Te na suficie. Nie moje, tylko te co są na suficie, które świecą teraz. To jest tamten. Później kolejny, ten to są światła, te tutaj na scenie, tak, czwarty i piąty nie wiem od czego są, może jakaś wentylacja albo gniazdka jeszcze gdzieś indziej, no i tutaj te dwa, no to są od gniazdek na scenie, ten jest od tych czterech podwójnych i ten jest od tamtych czterech podwójnych, czyli tamte są wszystkie na jednym i te są wszystkie na jednym, czyli mamy tutaj B16 i tam B16. Więc wymyśliłem sobie to tak, że tam dam tamtą stronę uplightingu i nagłośnienie, a tutaj dam tą stronę uplightingu i dym i światło. Tak to wygląda, także dwie B16 są dostępne, więc nie jest najgorzej. I nagłośnienie będzie tutaj. Tak, nagłośnienie i uplighting, te trzy lampki tylko. Dobra, jest, jest. Teraz kabelki od nagłośnienia. X i tutaj mamy tak światła, dym, okej. Tak, głowy już wystartowały. Dobra. Co dalej? Tutaj jeszcze. Tutaj jeszcze tak, sygnał. Lewy. Prawy. Kolumna. Lewa. I prawa. Jeszcze, mikrofony. Mikrofony. Dobra. Aha, tutaj jeszcze DMX. Dobrze. O, co tu tak napięcie siadło?
203 się zrobiło? No nic, wzmacniacz. Samochód sobie przeparkowałem tutaj, bo podobno tutaj jest na to miejsce. Mam już wszystko gotowe, właśnie byłem się przebrać. Mam wszystko pozamykane, także wracam na salę. Zobaczcie sobie, jak wyszło. No i to tyle na dziś. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć! Okej, dosyć szybko mi poszło pakowanie. Nikt generalnie nie przeszkadzał, wszystko poszło sprawnie, także wyjeżdżam właśnie spod sali. Jest za 5:15, także no kurczę. Nie wiem, za 40 minut gdzieś będę w domu dopiero. No kurde. No nic, to tyle na dziś. Trzymajcie się. Ja tu wyjeżdżam właśnie z Klenicy. Nie, no spod sali dopiero wyjeżdżam, a z Klenicy to za chwilę. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć!